W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie przedpremierową nowiusieńką mapę, która nazywa się The Other Side. Mapa jest naprawdę mega zakręcona, więc podejrzewam, że wielu z was przypadnie do gustu. Jeżeli tak będzie, no to zostawcie łapkę w górę. Ale zanim zaczniemy, standardowo trzeba dodać do znajomych szczęśliwego zwycięzcę, który zgarnia 800 gemów i dodanie do moich prywatnych znajomych w grze Stumble Guys, gdzie możemy później wspólnie pograć meczyki. Filip, hashtag Małpa12, szukaj, jest taki oponent, zapraszamy. Filip, zaakceptuj moje zaproszenie. Jeżeli też chciałbyś, abym cię dodał do moich prywatnych znajomych i przy okazji zgarnąć troszeczkę gemów, no to wbijaj do gry Stumble Guys. Na samym końcu w sklepie wpisz kod FAREL. Kliknij wesprzyj, potem OK, a w komentarzu pochwal się swoim nickiem z gry Stumble Guys. Pamiętajcie, że udział biorą tylko i wyłącznie wspierający. Witam was, moi kochani, na moim koncie w wersji beta 0.75 i przed wami gargulec, o którego prosiliście w poprzednim odcinku w komentarzach. Dzisiaj sobie nim zagramy nowiusieńką mapkę. Nową mapę, która nazywa się The Other Side i jest to mapa eliminacje, więc zaakceptujmy. Ale zanim zaczniemy, wskoczmy sobie jeszcze raz do sklepiku i zakręćmy nowym kołem ograniczonym czasowo z emotkami. Razy 10, lecimy. O! Coś poszło nie tak. Jeszcze raz postarajmy się zakręcić. O, a tym kołem mogę zakręcić? Okej, tym kołem możemy zakręcić. Koło smurfów dalej działa, więc może tamto koło zostanie dopiero odblokowane. Może potem, może jutro, może pojutrze. Okej, mamy wyjątkowy skin gargulca. Może uda nam się jeszcze coś trafić halloweenowego, czego jeszcze nie mieliśmy. Mamy ponurego żniwiarza na pewno. To będzie następny. Następnym jest oczywiście Maruda. Zarąbiste są te smurfy, nie ma co gadać. Mega fajny evencik. I mamy rzadkiego smurfa, Handy Smurf. Nowy smurfik odblokowany. Nie graliśmy jeszcze nim, ani go nie testowaliśmy. I mamy Nosferatu. Tak jest, razy dwa, więc tym Nosferatu też sobie zagramy. I napiszcie w komentarzu, którym skinem chcielibyście, abym zagrał. Okej, i uwaga. No nic, no nic. Powtóreczka, skinka. Chyba, że teraz się coś trafi jeszcze. Nie, znowu powtóreczka, duplikacik. Chyba już mamy wszystko z tego koła, wiecie? Chyba już trafiliśmy wszystko. Mamy tutaj dwa nowe skiny. Creepy Zombie i Handy Smurf. Okej, akceptujemy. No i moi drodzy, lecimy. Nie ma co, lecimy z gierką. Powiem wam, że jeszcze tej mapy nie grałem. Zawsze specjalnie czekam, żeby nagrywać filmik, żeby moja reakcja była taka prawdziwa na tą mapę i za chwileczkę ją ocenimy w skali od 1 do 10 i zobaczymy, czy są jakieś triki na tej mapie możliwe. Okej, jesteśmy na jakimś wysokim, przezroczystym czymś i spadamy! Wow! Ale ten skin jest shadowy, zobaczcie na te skrzydła. I co? A, muszę uciekać. Jak tu wejdę, to co? Rozjechało mnie! Wow! I odbiło! Czyli rozumiem, że to jest takie... Wow, wow, wow! Taki a la Frogger! Ej, nie kumam. Dlaczego to tak działa? Kiedy się odpada z tej mapy? Poczekajcie, poczekajcie, bo nie kumam. Jeżeli wyskoczę tutaj, o, za mapę, to spadnę, zginę? Nie, wybija mnie powietrze. Okej, okay, nie kumam, nie kumam totalnie. A! Czekajcie, serca są po lewej, tak? Ja te serca tracę. Okej, okay, już wszystko kumam, czacze. Kumam, czacze. Nie widziałem tego serca w ogóle. Ja chcę to przeżyć, ja nie mogę tego przegrać. Nie mogę tego przegrać. O jejku, 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 jejku. Do przodu, do przodu, do przodu, dobra, 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 już wszystko jasne. Przyspiesz trochę farel myszkę. O, teraz myszka płynniej chodzi, hop. Przeskakujemy sobie faktycznie przez różne rzeczy, mamy tutaj taksóweczkę. Mamy tutaj wóz policyjny. Mamy też taką studzienkę, która strzela parą, jak wejdziemy, to nas podbija. Okej, ona nas nie wyrzuca, tylko podbija. Odpadłem, odpadłem. Nie wytrzymam. Opuszczamy imprezę, ale gramy jeszcze raz. My się nie poddajemy. Tylko, że tym razem może faktycznie zmienimy sobie jeszcze skinka na innego, który był taki fajny. Oczko! Oczko! Oczko niech zagra. Czy można zmienić kolor oczka? Nie można zmienić koloru oczka, a szkoda. Dobra, ale zobaczmy jeszcze, jak oczko na przykład używa animacji. Przyłożenie oczka! Tak jest! Szampan oczka! Oczko na gitarze! Ej, piękne są te emotki! Oczko porwane przez UFO! Wybieram. Oczko mi przypomina Majka Wazowskiego ze Potworów i Spółka. Pewnie każdy z was kojarzy. W ogóle nie kumam też tego, dlaczego są tutaj jakieś kurczaki narysowane. Za chwileczkę wszystko ogarniemy, zastanowimy się, o co chodzi w tej mapie. Lecimy oczkiem, tak jest, let's go! Latające oczko, mega fajnie to wygląda. Po lewej stronie, moi kochani, mamy 5 żyć. Już teraz kumam, o co chodzi. 5 żyć jest. I musimy uważać na trotyl, który jest rzucany na ziemię. Wow! Aha! Jak nie podskoczycie! O kurde, o kurde! Jak nie podskoczycie przez samochodem, to giniecie! Normalnie zostajecie potrąceni i pod śmieciarkę też można wpaść. Dobra,
Czyli ja myślałem na początku, mówię, ale to będzie prosty tryb. A to nie o to chodzi, tutaj się traci życia. I podbij mnie przed samochodem, tak jest. Okej, okej. Tak delikatnie możemy zostać potrąceni, ale nie może wjechać w nas z całej siły. Podbijaj, tak jest. I jesteśmy tutaj na dachu. Hop, dach. Dobra, dobra, blok dasz, hop. Nie udało się. Czy to jestem w stanie przeskoczyć? O! Okej. Do góry, do góry, do góry. I rampa. Ej, ale czadowa rampa, też są rekiny jakieś. Jeszcze raz, ja chcę do rekina, ja chcę do rekina. Hop. O, to traci życie. Nie, nie, TNT. Patrzcie, przeżyłem. TNT nie zabiło mnie. A drugi raz jak... Okej, przeszedłem dalej. Powiem wam tak, że tutaj naprawdę zaczynają się dymy. Naprawdę zaczynają się dymy już pod koniec. I z tego co wyczytałem z opisu tej mapy, to każda fala jest inna. Nigdy nie ma takiej samej fali, więc nie ma jakiejś jakby sekwencji, której byśmy mogli się nauczyć na pamięć i na przykład tą mapę przechodzić bez problemu. Dobra, teraz sprawdźmy, czy możemy na przykład na budynek wskoczyć, wchodząc na studzienkę, wybiło nas i na przykład tu na górę chciałbym wskoczyć. Nie da się. Okej, ale jak zostaniemy wciśnięci w róg, to zginiemy. O kurczę, teraz, czy nas to rozjedzie? Rozjechało. Okej, giniemy, giniemy. Dobra, wszystko jasne. Jaka czadowa rampa! Tej rampy jeszcze nie widziałem. Dobra, przyczajmy się na rampę, okej. Przejechało. Rampa to ten niebieski, niebieska śmieciara, nie. To jest blok dash, hop, hop. Okej, to łatwe, to łatwe. Blok daszek jest spoko, T-Rex, blok daszem. Mamy też trampolinę, muszę ją zaliczyć. Jeszcze jej nie zaliczyłem. Jest trampolina, jak wybija wysoko. Kurczę, nie zobaczymy. No kurczę, odejdź, odejdź samochód, odejdź. Patrz, kurczak, jest już wiadomo, o co oni z kurczakami. Tu po prostu kuraki przebiegają przez drogę i jeszcze nas wywracają dodatkowo. Co się tutaj dzieje? Jest i trampolina. Boom! Oj, fajnie, nie zobaczyłem, jak wysoko poleciałem. Prawdopodobnie tak samo wysoko, jak się respimy. No dobra, zostało 8 najbardziej wytrwałych. Powiem wam, że tutaj się naprawdę dużo dzieje. Więc ze znajomymi to będzie naprawdę fajny fan grając tą mapkę. Kto borowikiem, a kto szefem, nie? O kurczę, co teraz tutaj się robi? Tu hop, hop. No dobra, słabe to było. O, zginąłem! Fajnie. Po prostu super! A! Zginąłem. Oraz kolejny. Trampolina, trampolina, trampolina! Boom! Ale useless. Ona słabiej wybija niż... kratka, niż studzienka. Uwaga, 3, 2, 1. Wybijaj! Wybijaj! Woo! W ostatnim momencie. A co, od tego zginę? Tak, patrzcie, potrąci mnie. Wow! Jak my się tam kozacko odbijamy. Jeszcze raz. Bomba! Bombo! Woo! Boo! Boo! O kurde, nie trafię! No i dwa serduszka zostały. No i się popisał Faral, bo chciałem wskoczyć jak najdalej do przodu. Kumacie? Ale nie wyszło. Cyk. Cyk. Okej, okay, śmieciara. Hop. Ale to szybko wszystko jeździ. Wow, tutaj trzeba naprawdę mieć lefrek z chudego byka. Buu, buu. Dobra. Jest rampa, jest rampa, jest rampa i do góry. Rampa. Uhuhu. Let's go. I do rekina. No i mnie zjadł. XD. Uważajcie, jednak nie używajcie tej drewnianej rampy, bo ona prowadzi do rekina. Patrzcie, jeszcze są odkurzacze i wpadłem pod śmieciarkę. Przegrałem. No dobra, bardzo fajny tryb. Daję mu 8 na 10. Teraz, moi kochani, sprawdźmy, jakiego tutaj możemy jeszcze skinka fajnego przetestować. Coś z mityków mamy fajnego? Gargulca mieliśmy przetestować. Mieliśmy przetestować z legendarnych Smurfa. Smurfa na dyni. Dokładnie Smurfkę na dyni. Lili na dyni. O! Halloweenowa Lili. I teraz, moi kochani, już nie zagramy The Other Side, tylko zagramy sobie inną mapę. Mapę, której jeszcze nie grałem, ponieważ nie było mnie wtedy w domu i nie nagrałem tego eventu. A są to mapy, które zostały ostatnio dodane do gry. Jest to Super Water Park i jest to mapa jeszcze Monopoly Rush. Tak to zróbmy, zagramy dwa mecze. Let's go! Zobaczcie, jak ona dziwnie się porusza. Ej, ona nie będzie skakać. Ona będzie chyba tylko tak się poruszać. Zobaczcie, to będzie bardzo zła animacja. Nie dość, że jej ta twarz jest troszeczkę rozmyta, bo coś tutaj się graficznie nam nie zgodziło. No to dodatkowo ta dynia będzie tylko się posuwała po ziemi. Ale to jest kozacka mapa. Dobra, ja już widzę, że to jest jedna z lepszych map. Nie grałem jeszcze jej i nie mam pojęcia, co chodzi. Tak, zobaczcie, ta dynia po prostu tylko tak się po ziemi suwa. Ale lipa, ale kozacki waterpark. Let's go. Let's go. Postaram się na jutro dla was odblokować nową emotkę, która zostanie dodana do gry, więc powinien też się pojawić odcinek. Jeżeli się odcinek nie pojawi, to znaczy, że emotki nie dostałem, bo jeszcze mi jej nie odblokowali w tym trybie, ale zobaczymy. Dobra, i uwaga, bomba w oko! Nie trafiam. Okej, tu jeszcze bomby jakieś walą! Wow!
Ale zarąbista mapa, ona jest chyba nawet lepsza od tej... O kurczę, oryginalnej! Dobra, go! Od Water Slide'a jest chyba lepsza. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Nie trafiłem przez koło. Co to jest za koło? Za ster, przez ster nie trafiłem. Aha. 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 Dobrze. U góry jest lawa, a na dole nie ma lawy. Ale Wiksa, nie mam pytań. Dawaj, dawaj, dobrze. Let's go, banan. Trafię kogoś? Nie wiem, może i trafiłem. Let's go, let's go, let's go, Farel. Ale trzadowa mapa, to mi się podoba. Woo! Banan. A to do tyłu poleciał. Dobra, go, 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 go. Bierzesz go, bierzesz go. Ale bajer. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zwolniło mnie to, bardzo mnie to zwolniło. Czy będę pierwszy? Hop, byłem ostatni, ale czy będę pierwszy i jeszcze pie... Aha! No nie, wytrzymam. Oni też padli do wody, borowiki. Bo nie dali spacji. Hop, hop. Pyk. Woo! Let's go. Pierwszy czy drugi? Chyba pierwszy. Tej mapie daję 10 na 10. No dobrze, zobaczymy, czy uda mi się tutaj wygrać Monopoly Rush. Chociaż nie wiem, o co tutaj chodzi. Ja powiem wam szczerze, że grałem w Monopoly w życiu chyba dwa razy tylko i dwa razy przegrałem. Nie jestem jakimś fanem planszówek, a szkoda, bo chciałbym być fanem planszówek. Nie mam z kim grać, wiecie? Dobra, o co chodzi? Rzucamy banana. Ktoś się potknie? Ło, ominęli, ale cwaniaczki. Siema! O kurczę! Dobra, i mnie potrąciło. Hop! Banan! Dobra, dostał, dostał, dostał. Minecraftowa dziewczynka dostała. Okej, tutaj strzela kanon z jakimiś kostkami do gry. Okej. I co teraz? Mam tu zrobić? A, górą mogłem iść. Ale bajer, tego nie znałem. Okej, okej, okej. Tutaj pioruny rażą. Dobrze wiedzieć, to można przeskoczyć sobie fajnie. Przyspieszenie. O! Dawaj, 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 ciuchcia. Hopsa, hopsa. Banan, banan, banan. Patrz, leży, leży. Nie, banana mi wybiło do przodu, zaraz nie wytrzymam. A, tu trzeba zrobić kilka kółek? Jumppad, jumppad, tu jest narysowane. Aha, aha, tu się karty jakieś zmieniają. O co tutaj chodzi? Ale tu jest bajer. Wow, 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 water park, water park. Dobra, go, 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 go. Tu się tyle dzieje, że nie mam pytań. Szybko, szybko, ślisk, ślisk, dobra. Ale to odbija. Skup się, Farad. Okej. Odpadłem. Odpadłem. No dobra, czyli nie jest mi dane w dzisiejszym meczu chyba, moi kochani, wygrać. Ale jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie, bierzcie udział w konkursie, bo można mieć mnie w swoich prywatnych znajomych przy okazji zgarnąć jeszcze 800 gemów. Kod Farel w sklepie, komentarz pod tym filmem, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!